trzeci raz na festiwalu w Szczebrzeszynie, także za każdym razem jestem zachwycona tym, że tu jest jakby ten typ ludzi, z którymi można porozmawiać o książkach. To są ludzie, którzy chodzą na zajęcia właśnie z oglądania przyrody, szukania ptaków, potem przychodzą do mnie pisać. Jest to w związku z tym niezwykłe, komfortowe uczucie, że jest się trochę wśród swoich, tak jak w tej bajce Andersena, gdzie jakby ma się te łabędzie, które określają naszą tożsamość. Tradycja w ogóle boksu i literatury jest bardzo bogata. Bardzo mnie to zaskoczyło, kiedy właśnie przygotowałam artykuł sprowokowany tym, proszę Państwa, że był jubileusz polityki i przyszli nasi autorzy Kawiarni Literackiej i okazało się, że wszyscy boksują. Od Twardocha, przez Pablo Pavo, przez dziewczyny. Boks jest szalenie prawdziwy, to znaczy my jesteśmy w fikcji, my jesteśmy w głowie przez cały czas i ma jeszcze taką dodatkową funkcję wyłączania umysłu, bo jeżeli myślisz o tym, o czym napisałaś przed chwileczką, to możesz oderwać za chwilę, w związku z czym my musimy cały czas kontrolować jakby co się dzieje fizycznie z nami, także to jakby ten umysł wreszcie się wyłącza. W tej chwili trwa spotkanie Katarzyny Kłosińskiej z Dorotą Masłowską. No i czekamy na księdza Bonieckiego, który za godzinę będzie z nami. Fajka przede wszystkim ma ten walor, że najgłupszej twarzy nadaje inteligentny wyraz. Dlatego się jej trzymam kurczowo. Ciągle piszę o tym samym. I obawiam się, że tak już będzie. Teraz jestem w takim dziwnym etapie między przerażeniem, tą konstatacją, a pogodzeniem się z tym. Jeżeli mamy coś Państwu do powiedzenia, cała nadzieja w literaturze, to właśnie trochę o tym, jak pracujemy, prawda? Co się tam właściwie dzieje, co to jest za proces, jak widzimy swoje miejsce wśród Was, nie? Wojtek Banowicz jako poeta i wokalista. I zanim piece przestaną piec cedularze, wejdzie na niebo, weź miłość. Tylko to jest potrzebne. Tylko to musisz iść zanieść do domu. Weź miłość, mam ją wszędzie. Kochana Wisławo, w dniu moich imienin życzę Ci, abyś niczego sobie nie wmawiając, w sposób wolny i nieprzymuszony, długo mnie jeszcze lubiła. Może pół roku, a nawet rok. Byłoby lepiej, jakbyś mnie lubiła jeszcze jeden rok, bo mielibyśmy przed sobą wiosnę i lato. Lubić to ja sobie mogę 35 jeszcze osób, w tym 4 kobiety i 31 mężczyzn. Ciebie mam na zupełnie innym etacie. Zawsze będę pisał o tym, jak odpowiadamy sobie na pytanie, kim jestem, co to znaczy być w ogóle kimś, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mężczyzną. Pewnie zawsze będzie mnie jakaś fascynowała przemoc jako temat do pisania, ale również przeżycie wewnętrzne znajdowania się w sytuacji konfliktu, walki. Pewnie do końca życia będę pisał, albo przynajmniej do czasu, dopóki starczy mi sił i zdrowia na jeżdżenie na Spitsbergen, to będę pisał do końca życia o lodowcach, wielorybach i białych niedźwiedziach. To jest trzeci festiwal i każdy gromadzi więcej ludzi. Co roku jest lepiej. Co roku jest lepiej, zapraszamy Was, przyjeżdżajcie do nas.